Hej, witam Cię serdecznie na moim kanale. Tak więc zgodnie z zapowiedzią na podsumowaniu sesji z dzisiejszego dnia pokażę Ci rozegranie shortowe, tak więc dzisiaj zapisy do mojego dziennika transakcyjnego, którego Cię oczywiście serdecznie zapraszam. Musiałem sobie uwiecznić to rozegranie, szczególnie Lotosu, ale przy okazji pokażę Ci też inne zagrania. Tak więc jak jesteś tutaj nowym widzem, serdecznie Cię witam, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jak również dzielenia się Twoim spostrzeżeniem, Twoim odczuciem rynku w komentarzach. Będzie mi bardzo miło. Tak więc dla przypomnienia również wszystkie nagrania są u mnie pogrupowane w playlistach, tak więc łatwo się po nich poruszać, tak więc zachęcam Cię do tego, do niektórych nagrań myślę, że na pewno warto powracać i sobie pewne kwestie przypominać. A dzisiaj, tak jak mówiłem, zapis do dziennika transakcyjnego mojego, tak więc jak wiesz, ja lubię sobie pograć na akcjach CFD, szczególnie, że daje mi to możliwość shortowania akcji i to był główny czynnik, dlaczego akurat to robię. Jeżeli chodzi o moje podejście do tego typu portfela, to tam sobie po prostu pozwalam na dużo więcej. Na rachunku maklerskim pewnych pozycji na pewno bym nie otworzył, tam jednak podchodzę zupełnie inaczej do rynku, bo wiadomo, że na rachunku maklerskim możesz kupować akcje, które powinny rosnąć, bo inaczej będziesz po prostu w stracie, a na rachunku, gdzie po prostu mogę sobie przeshortować i pofolgować trochę swojej, że tak powiem, wyobraźni, lubię sobie podjąć pewne ryzyko i niestety to jest broń obosieczna, tak więc zawsze te pozycje są stosunkowo małe, gdzie utrata tego kapitału nie będzie dla mnie zbyt bolesna. Oczywiście każda pozycja jest zabezpieczona stop lossem. To jest konieczne, bo pamiętaj, że to jest rynek lewarowany, a niestety lewar ma to do siebie, że może po prostu zaraz czyścić Ci rachunek, jeżeli po prostu źle wycenisz swoją pozycję na rynku i musisz mieć to na uwadze. Oczywiście takie samo podejście jest, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe. Tam też masz lewar, tak więc uważaj na to, bo te najbardziej płynne, duże spółki jak najbardziej możesz również shortować na kontraktach. Tak więc w zależności od tego, co kto lubi, to do wyboru, do koloru. Tak więc myślę, że czas przejść do tego mojego dziennika transakcyjnego, tak więc zobaczymy, z czym tak naprawdę się mierzymy, tak więc gratisowo pokażę Ci jeszcze rozegranie długiej pozycji na playu, jak również szorcik na Orlenie, tak więc no, dosyć mocno przeszorciłem sobie paliwa i zobaczymy, jak to tak naprawdę na tym portfelu w tym momencie wygląda, żebyśmy mogli się przede wszystkim z tym zapoznać. Tak więc przechodzę do omówienia poszczególnych pozycji i tak jak widzisz tutaj, żeby nie było wątpliwości, SS to jest short, K to jest kupno, czyli długa pozycja, tak więc 30 akcji Lotos, 25 Orlenu na shorcie, 100 na playu na longu, tak więc to są te rozegrania, które w tym momencie będę chciał Ci pokazać i tak jak widzisz tutaj zysk wypracowany do chwili obecnej na tych pozycjach. Zacznijmy myślę od playa, bo oczywiście zaraz Ci pokażę moje konkretne wyliczenia, tak więc play w tym momencie daje nam 244 zł zysku, mało, nie mało, w zależności od tego, jakim kapitałem dysponujesz, to nie jest istotne, bo tak naprawdę jeżeli jesteś rekinem i po prostu grasz grubo, no to możesz sobie dopisywać tam tylko zera z tyłu. Chodzi o samo podejście, to w jaki sposób osobiście to rozegrałem, tak więc no, można powiedzieć, że to już jest historia, która na siebie pracuje, bo pamiętaj, że oczywiście jak najbardziej sam podejmujesz decyzję co do Twojego portfela i tak naprawdę ja Ci pokazuję tylko i wyłącznie moje podejście, moje odczucie i moje ryzyko, które ja przede wszystkim podnoszę, grając żywymi pieniędzmi swoimi, obojętnie czy to jest złotówka, czy to jest 10 tysięcy, to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo każdy ma zupełnie inne odczucie wartości pieniądza i każdego będzie boleć czy też cieszyć zupełnie inny poziom kapitału. Tak więc myślę, że to jest pojęcie względne i nie ma się co fiksować na cyfry. Generalnie chodzi o rozegranie tych pozycji. Tak więc jak widzisz, play, rozgrywałem go myślę, że dosyć ryzykownie. Tak jak tutaj widzisz, mamy wykres dzienny playa i pozycja. Oczywiście tutaj, gdzie masz niebieską strzałkę, to jest potwierdzenie zawarcia tej pozycji. Jak widzisz, przy tej mielonce dosyć ryzykowne, pierwszy stop był ustawiony oczywiście poniżej dołka, tak więc pozycja dosyć bolesna, gdyby była wybita. Przetrzymany ruch i w końcu poszedł w moją stronę, tak jak tutaj widzisz, tak więc 244 zł i zerknijmy sobie na wyliczenia tej pozycji. Oczywiście, jeżeli materiał Ci się podoba, zachęcam
tam do wniesienia opłaty pay-per-view, czyli subskrypcja, kciuk do góry, komentarz i oczywiście wielkie dzięki, bo pamiętaj, że tutaj challenge i wyzwanie, aby 1000 subów do końca roku przybyło na moim kanale. I jak widzisz, tutaj masz dokładnie rozpisaną pozycję longową na playu. Wyżej, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to ja pokazuję te rozegrania. Te, które publicznie pokazałem tutaj na kanale, są po prostu wrzucone w tą tabelę. Tak więc to są historyczne wyniki. Każdą pozycję, którą tutaj widzisz na zielono zamkniętą, możesz znaleźć w moich historycznych nagraniach i możesz się z tym oczywiście zapoznać. Tak więc, jaka była istota rozegrania playa? 100 akcji kupionych po 29,50 w wartości 1 do 1, czyli gdybym zakupywał je na normalnym rachunku maklerskim, musiałbym zapłacić za te pozycje 2950 zł. A z racji tego, że po prostu kupiłem sobie akcję CFD i wykorzystałem lewar, to jedynym tak naprawdę kapitałem, który musiałem przyblokować pod te pozycje, to jest 590 zł, czyli tak naprawdę tylko część tej kwoty i od niej mogę oczywiście wyliczać sobie stopę zwrotu. Jeżeli chodzi teraz o aktualną cenę, gdybym w tym momencie chciał skeszować tą pozycję, to musiałbym ją zamykać po 31,94 zł za sztukę, co dałoby mi w stosunku 1 do 1, tak jak widzisz, czyli do tej pozycji, gdybym zawarł to na rachunku maklerskim bez dźwigni, 8,27 na plusie. Tak więc w moim odczuciu również w tak krótkim horyzoncie czasowym bardzo ładna stopa zwrotu. A z racji tego, że przeliczam to dzięki lewarowi i akcjom CFD do depozytu, który fizycznie wpakowałem w te akcje, bo ponieważ pozostałymi środkami mogę cały czas obracać, czyli na przykład, jak widzisz, suma tych pozycji dała mi to, że mogłem tak naprawdę dzięki temu, że nie kupiłem ich w stosunku 1 do 1, zawrzeć sobie trzy pakiety akcji na trzech spółkach i tym samym kapitałem obracam kilkoma spółkami. Tak więc to jest ta przewaga. Ale to jest oczywiście broń obosieczna. Ja zawsze przed tym przestrzegam. Lewar to nie jest nic dobrego. Trzeba tutaj naprawdę lepiej obciąć swoją pozycję, żeby ten kapitał był jak najmniejszej pozycji zagrożony, bo niestety takie stopy zwrotu również mogą się pojawić z drugiej strony, jeżeli chodzi o straty, a jest to dosyć bolesne i jest to dosyć duże spustoszenie dla portfela, a nie o to chodzi. I jeżeli chodzi o stopę zwrotu właśnie z portfela i do depozytu, jeżeli to liczymy, to 41% na chwilę obecną, tak jak widzisz, czyli 244 zł na plusie w longu, to jest ta pozycja, która teraz w tym momencie pracuje. Ją oczywiście będę zabezpieczał, jeżeli interesuje, w jaki sposób się zabezpiecza, przesuwa, to z racji tego, że omawiam dzisiaj trzy pozycje, to nie będę już tego pokazywał, bo nie będę na to tracił czasu i nie będę tego przedłużał, ale to możesz zobaczyć sobie w historycznych nagraniach, na przykład Playa chyba na żywo nawet zamykałem, z tego co pamiętam, ten zysk, który tutaj widzisz, tak więc tam na żywo zamykałem tą pozycję i w pozostałych nagraniach widzisz, jak zabezpieczam te pozycje i przenoszę sobie stopa. Na pewno będę chciał przenieść stopa znacznie wyżej, nauczony tym, że niestety mój stop na CD projekcie nie przyniosłem niżej, zamknęło mi to na 29 zł, co tak naprawdę szpeci mi tą moją listę i mnie to tylko drażni i mogłem to przesunąć o wiele więcej, zysku sobie uratować, a tak naprawdę wyszedłem z tej pozycji na zero, a nie o to chodzi. Tak więc na pewno zabezpieczę sobie ją na 100 zł minimum, żeby pokryć koszty i żeby coś dla siebie wyjść. Jeżeli pójdzie oczywiście w moją stronę, to będę ją zamykał wyżej. Oczywiście w moim podejściu dopuszczam zamknięcie z ręki, jeżeli jestem i mam możliwość czasową bycia przy wykresie, a jestem zadowolony z tego, co widzę, to również jak najbardziej zamykam to po prostu z palca. Nie czekam tego, aż osiągnie jakiś take profit. Tak więc pozycja w moim odczuciu była dosyć ryzykowna, ale szczęśliwie poszła w moim kierunku. Tak więc play jak na razie dla mnie pracuje na plus. Zobaczymy, co oczywiście przyszło przyniesie. Tak więc teraz myślę, że czas przejść do pierwszego shorta. Tak więc mój lotosik zostawię sobie na deserek, skoro wypracował największy zysk. Tak więc polski PKN Orlen, tak więc Orlenik nam teraz w tym momencie wjedzie na ekran. Zerknijmy sobie. Orlen jest. Tak więc mamy sobie Orlena. Pyk i jedziemy. I mamy Orlena. I Orlen, tak jak widzisz tutaj, ładny szorcik, nie tak piękny jak na Lotosie, ale zerknij sobie, tu mamy szczyt
tych wzrostów, które jeżeli w ogóle ktoś pakował się na tych wzrostach, mi one odjechały, bo pamiętaj, no ja zawsze po to podkreślam, no piękno rynku polega na tym, że albo podejmujesz tą decyzję, albo nie. Albo ci on odjedzie i albo ci nie złapie minimalnie, albo się wstrzelisz w dany moment, albo niestety musisz szukać kolejnej okazji. Tak więc mi long odjechał, ale za to złapałem sobie shorta. Tak więc nic się nie dzieje tak naprawdę bez przyczyny. Zawsze możesz to rozegrać w sposób umiejętny. Ważne, żeby nie gonić rynku, bo niestety się to mści i w większości przypadków czasami możesz się załapać właśnie na taki szczyt i na pewno, co po niektórzy się w tym momencie ugotowali i teraz siedzą w stracie i myślą, czy uśredniać. No a ci wszyscy, którzy ładowali się tutaj w longa na Orlenie, to serdeczne gratulacje, bo naprawdę można było wycisnąć bardzo fajną stopę zwrotu. I tak jak widzisz, zaraz przeanalizujemy sobie dokładne zawarcie pozycji było po tej świecy niepewności, jak ją lubię nazywać. Tak więc było to również ryzykowne zagranie. Nie ukrywam, że nie. Oczywiście, jeżeli chodzi o stop lossa, jak widzisz, nie było to aż tak bardzo bolesne. Mogłem podjąć to ryzyko do tego, że jeżeli nie pójdzie w moją stronę i będą wybijać ten podwójny szczyt do góry, to wtedy tak naprawdę byłbym stratny jakąś tam część profitu, którą sobie wyliczyłem, którą mogłem poświęcić na to, ale zakładałem, że jednak biorę tego shorta, biorę to w tym miejscu, tak jak widzisz, strzałeczka zaznaczona, tak więc mieliśmy to zejście i mamy to zejście w dalszym ciągu i teraz mamy, zobacz, zatrzymanie też na dosyć ciekawym poziomie i tak naprawdę można by było się zastanawiać, czy to już jest ten czas na zamknięcie tej pozycji i to zamknięcie w moim odczuciu też nie byłoby złe. Tak więc jeżeli nawet bym się zdecydował dziś czy jutro na otwarciu zamknąć tą pozycję, to i tak będę z niej zadowolony. Ja ją oczywiście przytrzymam, przestawię sobie stopa. Też będę chciał zabezpieczyć tę pozycję. Zresztą zobaczmy Orlen, przeanalizujmy po kolei. 104,50 cena shorta, czyli zakupu 25 akcji. Gdybym rozgrywał to na rachunku maklerskim, 2613 zł by mnie to kosztowało. Tak więc stosunkowo niską wziąłem tą pozycję na 25 akcjach. Po depozyt 523 zł. W chwili obecnej, gdybym to zamykał, to 94,16 akcji Orlenu kosztują, co dałoby mi w stosunku 1 do 1 na rachunku maklerskim 9,89, czyli zacny procent w takim horyzoncie czasowym dosyć krótkim, a blisko 50% zysku na tym szorcie, jeżeli patrzymy pod kątem depozytu. Tak więc te 258 zł właśnie z tego się wzięły, tak więc dlatego w sumie można powiedzieć, że połowa depozytu już jest wypracowana w szorcie. I tak jak tutaj właśnie w tym momencie widzisz, take profit zaznaczyłem sobie dużo niżej, ale oczywiście, gdyby doszedł do takich poziomów i bym był przy rynku, na pewno będę to zamykał z ręki, bo teraz już po tak dynamicznym spadku sytuacja może się też odwrócić. Trzeba poczekać, trzeba mieć rękę na pulsie. Nie chciałbym oddawać zbyt dużo tego zysku, tak więc na pewno po tym nagraniu będę zabezpieczał to tu również na plus stówę. Zostawię to w tym gdzieś miejscu, ustawię tego stopa, tak więc chcę zabezpieczyć sobie tego zysku, żeby jak najwięcej z tego zostało. Ja też w moim podejściu pod akcję CFD lubię sobie przytrzymywać te akcje, żeby jak najwięcej wycisnąć z tego ruchu, żeby nie oddać zbyt szybko tej pozycji, bo też częstym błędem, który istnieje na rynkach, jest to, że niestety bardzo szybko te pozycje są zamykane, nie pozwolimy temu trendowi się rozwinąć i potem tak naprawdę patrzymy, jak już po zamknięciu tej pozycji rynek idzie bez nas. No jest to dosyć mocno obciążające psychicznie dla inwestorów, którzy nie mogą sobie poradzić z pewnymi kwestiami. A pamiętaj, że psychika w tradingu, w inwestowaniu to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy i odpowiednie zarządzanie kapitałem. Tak więc no, trzeba przede wszystkim podchodzić do tego ze zdrowym rozsądkiem, chronić swój kapitał i zabierać zysk wtedy, kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment. Tak więc no, w tym podejściu, które ja stosuję sobie rozgrywając akcje CFD, jednak lubię wyciskać to i stąd właśnie ta nieszczęsna pozycja na CD Projekcie, która wypracowała mi taką lichy wynik, pomimo tego, że tam doszedłem chyba nawet do 300 z tego, co pamiętam, na tej pozycji, ale niestety nie przestawiałem stopa i tym się to kończy. Tak więc moje wyciśnięcie zysku skończyło się fiaskiem na CD Projekcie. I teraz przejdźmy sobie właśnie do Lotosu. Tak więc grupa Lotos niech nam wjedzie na ekran i prześledźmy tą spółkę, którą chcę uwiecznić dla siebie pod rozegranie dla mojego dziennika. I popatrzmy sobie, grupa Lotos i mamy. I to po prostu mi się mega podobało. Jak widzisz,
No, w moim odczuciu też dosyć ryzykowne zagranie. Oczywiście bardzo gratuluję wszystkim, którzy zapakowali się w tego longa w tym momencie. Też dosyć ryzykowne podejście, ale jak widać, nawet ci, którzy rozgrywali to swingowo, to pięknie po prostu weszli w ten rynek, zarobili kupę cashu z 80 na ponad stóweczkę. Tak więc serdeczne gratulacje, bo naprawdę można było fajnie na tym zarobić, na płynnych, dużych akcjach. Tak więc naprawdę z nawet sporym kapitałem można było sobie tutaj poszaleć. I co ten Lotos nam tutaj wypracował? Tak jak widzisz, 309 zł. I zerknijmy sobie. Tutaj również będę przestawiał po nagraniu stopa, żeby jak najwięcej tego zysku uchronić. Tak więc prawdopodobnie ustawię sobie go na 150 zł, żeby mi zostało. Jeżeli rynek się odwróci i pójdzie nie w moją stronę, będę chciał wycisnąć z Lotosu jak najwięcej. Na razie wstępnie take profit jest ustawiony tu, ale również jakby szedł tu, to nie miałbym nic przeciwko. Jesteśmy w dosyć newralgicznym punkcie, jak dla mnie, bo ten poziom również może zatrzymać dosyć skutecznie Lotos, tak więc muszę mieć rękę na pulsie, żeby w razie odwrotu zareagować. Oczywiście jakaś korekta, bo pamiętaj, że w trendach i ruchach spadkowych również te korekty odbijające występują, ale potem może być kontynuacja tych spadków, tak więc to może mieć oczywiście miejsce. Tak więc zobaczymy, w jaki sposób i będę to rozgrywał w przyszłości, a jak widzisz, no po prostu mi się to przepięknie, mi się podoba. O wiele lepsze wejście w moim odczuciu niż na PKN Orlen, szczególnie tym, że tutaj ten stop naprawdę by mnie kosztował niewielką część tej pozycji, czyli jak dla mnie minimalny poziom ryzyka zachowany i wejście sobie w shorta w tym momencie. Tak więc bardzo ładne rozegranie, tak więc mój dzienniku transakcyjny, cieszę się, że nagrywam to w tym momencie, abym mógł potem sobie przeanalizować to jeszcze bardziej dokładnie, wrócić historycznie, bo takie rzeczy na wykresach się powtarzają cyklicznie, tak więc można sobie ewentualnie właśnie traktować to jako taką formę edukacji i zachęcam Cię również do tego, żebyś notował swoje transakcje, prowadził taki dziennik transakcyjny, naprawdę to dużo daje. Ja tak naprawdę od samego początku mojego gdzieś tam wejścia na ten rynek giełdowy mam swoje jeszcze pierwsze transakcje rozpisane i myślę, że jak będę już tą swoją taką rocznicę dużą obchodził w przyszłym roku, to właśnie pokażę Ci moje pierwsze historyczne zapiski z mojego dziennika transakcyjnego, moje pierwsze zakupy. Myślę, że to taki fajny, ciekawy case, szczególnie jak już lata mijają i naprawdę można się uśmiechnąć, jak to kiedyś było. I co nam ten lotosik tutaj dał? Tak więc jak widzimy, fajne zejście, dosyć pogłębione, tak więc teraz wchodzimy w tą strefę dosyć niebezpieczną, bo możemy się gdzieś tutaj na tych wsparciach pozatrzymywać. Jeżeli nie będzie odwrócenia, to no, skoro jestem w pozycji, to liczyłbym na to, żeby schodziło, tak więc no, tutaj będę, że tak powiem, pilnował swojej pozycji. Oczywiście, jeżeli szukasz teraz wejścia na longa, no to dla Ciebie ta sytuacja nie będzie zbyt korzystna, tak więc no, każdy, że tak powiem, ma swoje oczekiwania w stosunku do tego, czego tak naprawdę zamierza dokonać na tym rynku, ale jak widzisz, po tym wejściu ten ruch spadkowy jest nadal kontynuowany, pomimo tego, że w tym momencie się zatrzymał. Tutaj rozjechali nam to wsparcie i to dosyć konkretnie nam rozjechali to wsparcie, przetestowali i biją cały czas w dół. Kolejny poziom również nie wytrzymał, również go rozjeżdżają. Tak więc zobaczymy, jeżeli rzeczywiście jest słabość za Lotosem, stoi, to być może mój target zostanie spełniony, a jak będę widział, że jednak panowie wyhamowują, że jednak silny gdzieś tam na wolumenach będą coś działać, bo warto też tutaj patrzeć, co się dzieje na wolumenie, to wtedy pewnie będę podejmował decyzję i zamykał to z palca, żeby jak najwięcej tego zysku dla siebie uchować. No, a gdy nie będę po prostu miał możliwości czasowych, żeby tutaj zapanować nad tą pozycją, to pamiętaj, że właśnie po to się przestawia stopa, żeby uratował Ci tę część zysku, którą jesteś zainteresowany i żeby ochronił Twój kapitał. Tak więc ja już z tych pozycji na stratę na pewno nie wejdę, na pewno będę tutaj w zysku. Tak więc zobaczmy i przeanalizujmy teraz po kolei tą transakcję. 97 zł to była moment wejścia na 30 sztuk Lotosa, czyli w stosunku 1 do 1, gdybym otwierał tą pozycję na rachunku typowo maklerskim 2910 zł, musiałbym zapłacić za ten pakiecik akcji, a w depozycie pod akcję CFD zapłaciłem tylko 582 zł.
czyli przy aktualnej cenie wyjścia 86 zł 68 groszy zarabiam w stosunku 1 do 1 10%, przebijam, gdyby to był zwykły rachunek maklerski, a na depozycie wykręcam już 53% zysku. Tak więc to jest ten wynik w tym momencie na Lotosie, który sobie udokumentowuję. Tak więc 309 zł w tym momencie jak najbardziej zarobione. Zobaczymy oczywiście, jak sytuacja się rozwinie. Chciałbym, i to takie moje czysto życzeniowe podejście, żeby te pozycje jednak zapracowały na troszkę większy zysk. Oczywiście co będzie, absolutnie tego nie wiem. Rynki są totalnie nieprzewidywalne i tak naprawdę chyba nikt nie jest w stanie, choćby miał, nie wiem, kilkudziesięcioletnie doświadczenie na giełdzie, nawet większe niż na polskiej, która jest od 90. lat, ale na przykład na rynkach zagranicznych, to naprawdę dzięki wiedzy i umiejętnościom mogą tylko ewentualnie próbować się wstrzelić w dobry moment w rynek, ale przewidzieć go no, nikt nie potrafi, bo chyba sam rynek nie wie, co się za sekundę na nim wydarzy, a jeszcze jak napływają na to informacje, to tak naprawdę no, mamy do czynienia z różnymi ciekawymi sytuacjami na rynku i to tak naprawdę jest chyba najbardziej fascynujące w tym wszystkim, co się dzieje na rynkach kapitałowych. Tak więc mam nadzieję, że Ci przybliżyłem trochę te zagadnienia z mojego dziennika transakcyjnego. Tak więc oczywiście, jeżeli cokolwiek rozgrywasz, jeżeli masz doświadczenia z shortami, bo no w longu to myślę, że jeżeli już interesujesz się w ogóle giełdą, no to tak naprawdę w pierwszej kolejności masz możliwość rozgrywania tylko pozycje na typowo rachunku maklerskim na długo, ale jeżeli masz jakąś historię, doświadczenia właśnie z rozgrywania spółek giełdowych, nie mówię tu o Forexie, chodzi mi typowo o giełdę, to też się daj znać w komentarzach, czy masz jakieś doświadczenia, jakieś sukcesy na tym polu, że właśnie w jakieś shorty wszedłeś z sukcesem i udało Ci się wyjść z jakim największym zyskiem. Fajnie będzie widzieć po drugiej stronie, że również mam widzów, którzy próbują tego typu podejścia i mają już jakieś doświadczenie w tym temacie, bo tak naprawdę rynki no, są na tyle piękne, że jak można powiedzieć, jeżeli masz narzędzia i możliwości rozgrywania rynki, czy to spada, czy to rośnie, to zawsze możesz tak naprawdę coś dla siebie z tego rynku wyjąć. Tak więc ci wszyscy, którzy gdzieś wieszczą krach, że krach może przyjść na rynku międzynarodowym, to myślę, że ten wielki kapitał tak naprawdę tylko może zacierać ręce, bo oni po prostu będą to shortować i zgarną na tym grubą kasiorę i nie będą w ogóle z tego powodu płakać, bo ci, którzy tak naprawdę kierują i sterują tymi rynkami, ten kapitał olbrzymi, który napływa na rynki, on tak naprawdę nigdy nie traci, zawsze jest, można powiedzieć, na wygranej pozycji, bo zarabiają, czy traci, czy rynek leci, czy jest krach, czy rynek rośnie, tak naprawdę zawsze na nim zarabiają, po prostu jeżeli znajdują się po właściwej stronie rynku, to są na wygranej pozycji. Tak więc jedyne, co my z pozycji inwestora indywidualnego, tej małej mróweczki, która nawet promila rynku nie jest w stanie zagarnąć dla siebie, największym po prostu sukcesem będzie w moim odczuciu to, że cokolwiek, jakiś ułameczek z tego torciku malutkiego wyrwiemy dla siebie i to już jest, myślę, duży sukces. Grunt, żeby nie zostać rozjechanym, grunt, żeby po prostu być wierny swoim zasadom, żeby postępować zgodnie ze swoim kodeksem, tak jak sobie to zamyśliłeś, ustaliłeś, żeby nie zmieniać swoich decyzji w trakcie, bo to się naprawdę mści i myślę, że ktoś, kto ma już dłuższe doświadczenie na rynku, może potwierdzić to, co mówię. Musisz być przede wszystkim konsekwentny w swoim podejściu, mieć jasne zasady, których się trzymasz, nie dać się omamić tym, co gdzieś słyszysz, czytasz, czy widzisz, bo tak naprawdę to, co jest skuteczne dla kogoś, nawet dla mnie, niekoniecznie będzie skuteczne dla ciebie. Tak więc po prostu musi być to zgodne z twoją techniką, z twoim podejściem, z twoim podejściem do ryzyka, zarządzanie kapitałem, budowaniem portfela, bo można go budować w różny sposób, na różnych tutaj instrumentach i tak naprawdę każdy, myślę, że na rynku jest w stanie znaleźć coś dla siebie, bo rynki są piękne i można je tak naprawdę na różny sposób tutaj do nich podchodzić. Tak więc dzięki za to, że uczestniczyłeś. Mam nadzieję, że wniosłeś to, o co Cię prosiłem. Jeżeli nie, to masz teraz w tym momencie jeszcze szansę, żeby to zrobić. Pozdrawiam Cię, trzymam kciuki za Twoje wyniki. Udanego weekendu Ci oczywiście życzę. Odpocznij, zbierz energię, zbierz siły, bo koniec miesiąca przed nami.
Koniec miesiąca i rajd Świętego Mikołaja, tak więc zobaczymy, co nam przyniesie grudzień, zobaczymy, co nam przyniesie końcówka listopada, bo te czasy na giełdzie są piękne w tym okresie i naprawdę można mocno tutaj poczarować rynek i oby właśnie ten rynek był dla Ciebie jak najbardziej obfity i żebyś potem po prostu mógł z niego wyjść z jak największym profitem. Tego Ci życzę, tak więc trzymaj się, pozdrawiam Cię na razie, hej.